Na początku był duch. Budynek stał się dla nas inspiracją ważną do tego, żeby gdzieś otworzyć głowę, ale też odważnie myśleć o tym, w jaki sposób on może żyć. Ja myślę, że to jest pierwszy taki przypadek, nie znam innego, gdzie powstaje dzieło sztuki, które jest dedykowane budynkowi. Mnie się od początku wydawało, że ta niezwykła historia Szczecina, bardzo trudna, historia, w której wszystko się w tym mieście po wojnie zmieniło, w której został zbudowany budynek na miejscu, gdzie kiedyś istniał inny dom koncertowy, że to wszystko musi powodować, że jest tu jakaś szczególna energia, a Katarzyna Krakowiak jest artystą, który tę energię czuje i ona szukała tej energii. Znalazła ją nie tylko w dźwiękach, znalazła ją także w obrazach. I myślę, że to jest wyjątkowy zapis nie tylko przestrzeni, ale w jakimś sensie także historii tego budynku. To jest świetny budynek, ja, fajny. Bardzo ciekawa architektura. A ja jak gdyby na temat Filharmonii mogę powiedzieć dużo, dlatego że budując z drugiej strony ulicy Centrum Dialogu, obserwowałem, jak ten budynek rośnie i więcej powiem, kiedy w ogóle wygraliśmy konkurs na Centrum Dialogu Przełomy, no to wiedzieliśmy, co powstanie po drugiej stronie ulicy i już wtedy byliśmy pewni wręcz, że to będzie ikona miasta, a pewnie i więcej. Nawet do głowy nam nie przyszło, że to będzie ikona Europy, że stanie się najwyższym budynkiem w Europie, ale stąd też nasza decyzja projektowa, żeby zejść z Centrum Dialogu Przełomu na drugi plan, żeby zejść pod ziemię i żeby pozostawić przestrzeń dla Filharmonii. Stwierdziliśmy, że musimy znaleźć prostą formułę, bo i ten budynek, jak to ładnie określają fachowcy, jest homogeniczny, więc my też musimy znaleźć prosty pomysł na to, ale zarazem oryginalny i nieco zaskakujący, żeby właśnie tą myśl o i sukcesie, ale też o dużym wyzwaniu gdzieś w jednym wydarzeniu zamknąć. Ja chciałabym zwrócić uwagę, że tu się liczą nie tylko obrazki, tu się liczą nie tylko zdjęcia, tu się bardzo liczą wszystkie słowa, które są napisane na tej wystawie. One zostały specjalnie zaprojektowane, wymyślone, napisane przez dyrektorów, przez architektów, którzy wiedzieli, że ta wystawa powstanie i zostali zapytani o to, żeby w jak najkrótszy sposób, a najchętniej za pomocą słów, które wiążą im się gdzieś z muzyką, opisać te budynki, opisać czemu one są ważne. Jest dosyć łatwo do pokazania kamerą. Kamerą w ruchu, żeby zbyt wiele nie zdradzać, nie mówić, no to namawiam do tego, żeby się przejść i obserwować wtedy jak gdyby te wnętrza i co się z nimi dzieje wtedy, kiedy chodzimy i obserwujemy to w ruchu. Dźwięk właściwie powstawał do teraz. Powstaje właściwie również podczas trwania całej wystawy, gdyż częścią instalacji są mikrofony, które pobierają dźwięki odbiorców. To są specyficzne częstotliwości dotknięcia. Taki symboliczny i bardzo charakterystyczny dźwięk, niezależnie od tego, jakie mamy wydarzenie, to jest dzwonek. Dzwonek, który zaprasza melomanów na każdy koncert. Czy to są nasze wydarzenia, czy być może gdzieś realizowane przez naszych partnerów, kontrahentów, ale ten dzwonek jest integralnym elementem budynku. To jest ten charakterystyczny dźwięk właśnie tego obiektu. Jakby nic nie mogło spaść poza słońcem. Ten tytuł jest, jestem bardzo zadowolona ze swoich tytułów i bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby zawierały w sobie bardzo dużo. I ten tytuł zawiera również wiele mojej pasji i miłości do wielu twórców, którzy tutaj zupełnie pojawiają się z osobistych powodów, jak David Bowie i nawiązanie do Heroes. Słońce tak naprawdę wynika tylko i wyłącznie z jego braku, a tak naprawdę też z olśnienia, które się przeżywa tutaj w tym wnętrzu. Więc znowu wracamy do budynku. Więc zawsze jak zapytasz mnie o budynek, czy pytając mnie i o początek, czy o końc tej pracy, zawsze to będzie Filharmonia. Najlepsza fotografia, najlepszy film, najlepszy pomysł na pokazanie czegoś, ale jednak nie na żywo, nigdy nie zastąpi odbioru architektury, kiedy się faktycznie zobaczy na miejscu, kiedy się trochę dotknie, powącha, poczuje. Zobaczy w różnym świetle, w różnych porach. I mam nadzieję,
że pewnie nie wszyscy, ale wiele osób zapamięta sobie i te miasta, i te miejsca i kiedyś doświadczy tych budynków na żywo. Bo proszę mi wierzyć, że wtedy dopiero jest to prawdziwe wow.